łatwo jest dorobić ideologię do danej sytuacji, ale w moim przypadku czarować nie trzeba, nie ma takiej potrzeby. W tym mieście się urodziłem, w tym mieście stawiałem pierwsze kroki, na tym stadionie pierwsze okrążenia, pierwsze kontuzje, pierwsze sukcesy, pierwsze porażki. Po kilku latach była zmiana otoczenia, też i chęć wejścia na wyższy pułap, bo wtedy nie było kolorowo czy różowo w Falubazie, czyli w moim mieście, w moim klubie, z którego jestem wychowankiem. Ale wydaje mi się, że to była słuszna decyzja, jeśli chodzi o odejście w tamtym czasie, po kilku latach spędzonych w Zielonej Górze, aby móc wrócić tutaj po 10 czy 12 latach i być na tym poziomie, czy w tym miejscu, w którym jestem i zdobywać te laury, czyli być częścią, tak mocną częścią uważam, ważną drużyny. Potrzebowałem zmienić otoczenie w tamtym czasie i czegoś się nauczyć, rozwinąć się. 9 sezon po przyjściu, czyli można powiedzieć ponad połowę, prawie 3/4 swojej kariery spędziłem w Zielonej Górze. Wierzę w to bardzo, że te lata, których mi zostało, no myślę 6 sezonów, uważam, że jestem w stanie 7 na wysokim poziomie pojeździć, dać dużo dla tego klubu. Uważam, że daję 100% swoich możliwości, tutaj absolutnie nie mam sobie nic do zarzucenia. Robię to z przyjemnością i z wielkim jakby uznaniem dla klubu, dla kibiców. Chciałbym tak powiedzieć, ale z drugiej strony powiem tak, ten sezon mnie też wiele nauczył, szczególnie końcówka sezonu, kiedy ważyły się losy, czy klub będzie istniał, czy nie będzie istniał, jak potoczy się dalej moja kariera. A ja też miałem rozważania i myśli, ja chcę się ścigać. Ja owszem, ja się czuję chłopakiem stąd, czuję się częścią Falubazu z krwi i kości, bo jestem takim zawodnikiem, ale jeśli co jest możliwe, bo ja stąpam otwarto po ziemi. Kiedyś miejsca mi zabraknie w klubie, nie będę to potrzebny. Można powiedzieć, nie wiem, moja wartość sportowa, czy może komuś moja osoba już nie będzie potrzebna. A wiadomo, że trzeba być przygotowanym i ja sobie zdaję sprawę, że taki moment nastąpi, a będę czuł się na siłach, to nie będę, to zmienię klub, oczywiście, zmienię barwy. Bo trudno wyobrazić sobie przecież były zmagania bez Falubazu Zielona Góra. Jak już mówiliśmy wczoraj, klub jest uratowany, są nowi sponsorzy i pieniądze na spłacenie bilety. Falubaz wydał oświadczenie. No nie była to komfortowa sytuacja z tego względu, że zamiast odpoczywać po trudnym sezonie, to w tym okresie takim pomiędzy sezonem tutaj żużlowym, czyli walką na torze, a treningami, które się rozpoczęły, zamiast się regenerować, lizać rany, których było trochę po kontuzjach. Owszem, miałem zapewnienia, jakieś tam rozmowy z szefostwem klubu, no ale gdzieś ta niepewność była wyczuwalna i ja to gdzieś też tam w poświadomości, w tyle głowy miałem, że może się wydarzyć, mogą się wydarzyć różne no nieproszone sytuacje, czy takie niechciane sytuacje. No suma summarum, finał jest szczęśliwy dla mnie i mogę się przygotowywać w 100%, skupić się tylko i wyłącznie nad przygotowaniami do nowego sezonu. Jakoś tak ten okres teraz, tych ostatnich kilku dni, tygodni jest dla mnie
dosyć taki szczęśliwy, bo po pierwsze wyjaśniłaś sprawę z klubem, czyli z przynależnością moją, z tematami, które się ciągnęły za rok 2015. Podpisałem dwie dla mnie bardzo ważne umowy z moimi nowymi sponsorami na sezon 2016, które będą fundamentem mojego budżetu i mojego teamu. Też mi daje dużo spokoju i w przygotowaniach. Mówimy oczywiście o firmie Pentel i firmie Kantor. Jest ze mną też od kilku lat firma Garcarek, która mnie też wspiera i te trzy firmy na chwilę obecną będą ze mną. Się z tego bardzo cieszę. To pozwala mi, tak jak już widzieliśmy, przygotowywać się sprzętowo, kondycyjnie, logistykę spinać już na cały 2016 rok, bo chcę w tym roku po raz kolejny poświęcić się w tym okresie startowym tylko dla żużla, a żeby tak było, to inne rzeczy muszą być przygotowane dużo prędzej na wysokim poziomie. Tutaj się nic nie zmienia, jeśli chodzi o moje przygotowania do sezonu 2016 pod kątem przygotowań ogólnorozwojowych, kondycyjnych. Zacząłem je już dosyć dawno, z racji tej, że po pierwsze miałem kilka kontuzji, które gdzieś tam nie pozwoliły mi zakończyć sezon tak, jakbym chciał. Częste rehabilitacje też wpłynęły na jakąś taką ogólną moją wydolność. Lekarze kazali mi zrobić przerwę. Ale ja oczywiście nie mogłem wytrzymać, tą przerwę skróciłem, szybciej zacząłem przygotowania, ten okres takiego luzu był krótszy, także od kilku tygodni już ostro trenuję. Te treningi będą trwały jeszcze przez cały grudzień, z wyjątkiem oczywiście przerwy świątecznej, styczeń i można powiedzieć do połowy lutego. Trenuję codziennie, z wyjątkiem niedzieli. To jest raz, że ta przerwa i tych kontuzji trochę było. Druga sprawa, no nie mam 20 lat, mam trochę więcej. I też tych przygotowań, żeby utrzymać formę na takim poziomie, na jakim była, nie wiem, 5-7 lat temu. Mam poczucie i świadomość, że potrzebuję więcej włożyć pracy. Co na szczęście nie jest dla mnie problemem, gdyż ja trening lubię, lubię trenować, lubię biegać. Ja też dla mnie to jest forma wypoczynku i resetu głowy z różnych innych tam obciążeń, które niekoniecznie są przyjemne. No i tyle. Zawsze uważałem, że dużo mi to pomaga, aby głowa lepiej pracowała, to ciało musi być perfekcyjnie przygotowane. Przygotowuję się w tym sezonie, podobnie jak w zeszłym sezonie z panem Andrzejem Bartochem. I treningi mamy 3 razy w tygodniu, poniedziałek, środa, piątek. We wtorek trenuję z drużyną piłkarską tutaj, amatorów, na dworze przez całą zimę. Dla mnie, jeśli mam iść do lasu, pobiegać, robić wytyczne trenera samemu, to wolę pobiegać z osobami, które dobrze grają w piłkę, którzy kiedyś grali bardzo dobrze, są czynnymi sportowcami, piłkarzami. Pobiegam na zbliżku wymiarowym 2 razy 45 minut, czy to jest minus 5, minus 7, czy minus 10, czy deszcz, czy śnieg. Tam widzę niezrzeszonych, też fajna ekipa, też dobrzy gracze, ja sobie też tam z nimi lubię sobie pobiegać. W weekend często gdzieś tam, czy Liga Szóstek piłkę nożną, czy Liga Koszykarska. Także też ten weekend, ten taki wolny, nie jest zupełnie wolny. Niedzielę staram się mieć taką dla rodziny, spokojną.
chciałem trochę mieć tam czasu dla rodziny, a też dzieci tańczą codziennie. Dobrze, żona tam zakochana w tańcach, to tam mi dużo przejmuje tych obowiązków takich właśnie zawieźć, przywieźć i domowe.